Dzień dobry. Doktor habilitowany inżynier Karol Kotwica, profesor UTP. Jestem pracownikiem katedry agronomii Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Szanowni państwo. Podstawowa przesłanka, która skłania do zajmowania się problematyką widniejącą w tytule, to efekty przemian organizacyjno-technologicznych i strukturalnych w produkcji rolniczej, które spowodowały pilną potrzebę ochrony żyzności gleb oraz określenia roli słomy między innymi w utrzymaniu ich urodzajności i produkcyjności. Warunki siedliskowe polowej produkcji roślinnej w Polsce nie są korzystne. Gleby lekkie zajmują ponad 40% powierzchni kraju a udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych o pH poniżej 5,5, wśród których dominują gleby lekkie i bardzo lekkie, przekracza 60%. Ponadto w wielu rejonach występuje okresowy lub stały niedobór opadów. Klimatyczny bilans wodny w okresie kwiecień-wrzesień przyjmuje wartości dodatnie tylko w rejonach górskich i podgórskich. Na pozostałym obszarze kraju wartości klimatycznego bilansu wodnego w okresie wegetacyjnym są ujemne. Dla uprawianych roślin korzystne są warunki, kiedy to bilans ten przyjmuje niewielkie wartości ujemne. Taka sytuacja, jak Państwo widzicie, ma miejsce w wąskim pasie południowej Polski, gdzie wartości klimatycznego bilansu Wodnego wynoszą od 0 do minus 100 mm. Przesuwając się w kierunku Polski Centralnej, wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego przyjmują coraz większe wartości ujemne. W najmniej korzystnych pod tym względem rejonach Wielkopolski i Kujaw w okresie od kwietnia do września wartość klimatycznego bilansu wodnego spada do poziomu Minus 250 mm. Oznacza to duże niedobory wody dla roślin, niestety powtarzalne w latach. Niesprzyjające warunki wodne, a więc niedobór opadów, słaba retencja, obniżenie poziomu wód gruntowych oraz realizowana w takich warunkach tradycyjna uprawa późna intensyfikują mineralizację. I tak deficytowej już substancji organicznej gleby. Według klasyfikacji krajowej w Polsce ponad połowa gruntów ornych charakteryzuje się niską i średnią zawartością materii organicznej, mieszczącą się w granicach między 1 a 2%. Są to głównie gleby lekkie i bardzo lekkie, wytworzone z różnego rodzaju piasków, w których następuje szybka mineralizacja glebowej substancji organicznej przy małych możliwościach jej uzupełnienia. Wyższa zawartość próchnicy, to jest powyżej 3,5%, występuje jedynie na czarnoziemach, czarnych ziemiach, na rędzinach i ciężkich madach, które stanowią około 11% ogółu naszych gleb. Jednak niedobory wilgoci i Określone elementy agrotechniki, o których wspominają wcześniej, i na tych glebach sprzyjają spadkowi zawartości próchnicy. Z kolei według klasyfikacji powszechnie stosowanej w Unii Europejskiej, to prawie 90% naszych gleb charakteryzuje się niską lub bardzo niską zawartością materii organicznej, to jest nieprzekraczającą poziomu 3,5%. Utrzymanie wysokiej produkcyjności roślin w tych warunkach wymaga działań zmierzających do zachowania lub poprawy żyzności i urodzajności gleby oraz zwiększania odporności roślin na warunki stresowe. Stan taki można osiągnąć poprzez uregulowanie odczynu gleby, stały dopływ materii organicznej do gleby, przyrodniczo-poprawne zmianowania roślin i staranną uprawę roli. Jednak intensyfikacja, specjalizacja i uproszczenia technologii i organizacji polowej produkcji roślinnej, wreszcie konieczność dostosowywania produkcji do wymagań popytowych rynku często powodują, że te zasady nie są przestrzegane. Żyzność gleby to jej naturalna zdolność tworzenia odpowiednich dla roślin warunków dla rozwoju systemu korzeniowego oraz zaspakajania potrzeb pokarmowych, wodnych, powietrznych, cieplnych. O żyzności gleby decydują właściwości fizyczne gleby, np. struktura czy uziarnienie, właściwości chemiczne, np. odczyn, zawartość składników mineralnych, i właściwości biologiczne, w tym przede wszystkim aktywność mikrobiologiczna. Cechą charakterystyczną produkcji roślinnej jest pozyskiwanie plonu, ale też wynoszenie z pola wraz z plonem znacznych ilości składników pokarmowych i wody pobranych z gleby do produkcji biomasy plonu. Powstały w ten sposób niedobory składników dla rośliny następczej. Trzeba uzupełnić z zewnątrz nawożeniem mineralnym, naturalnym lub organicznym. Wysoka produkcyjność gleby wymaga systematycznych działań sprzyjających co najmniej utrzymaniu jej żyzności i urodzajności. W tym odpowiedniego gospodarowania materią organiczną gleby. Poziom tejże zmienia się między innymi na skutek jej reprodukcji lub degradacji, procesów uwarunkowanych właściwościami uprawianego gatunku roślinnego. Szanowni Państwo, masa organiczna gleby to wszystkie występujące w glebie związki zawierające węgiel pochodzenia organicznego, zarówno żywe organizmy, jak też obumarłe szczątki organiczne wraz z produktami ich rozkładu i humifikacji. Masę organiczną gleby tworzą substancja organiczna, czyli świeża oraz częściowo już przetworzona, między innymi w procesie mineralizacji, biomasa wprowadzana do gleby na bieżąco i w poprzednich latach. Na przykład różnego rodzaju resztki pozbiorowe, słoma, obornik, komposty, biomasa międzyplonów, liście buraczane. Z substancji organicznej w długotrwałym i złożonym procesie humifikacji powstaje próchnica glebowa. Drugi element masy organicznej gleby to wszystkie żywe organizmy uczestniczące w procesach przemian substancji organicznej. Utrzymanie dodatniego bilansu materii organicznej gleby wymaga odtwarzania w kolejnych latach jej zasobów odpowiednimi działaniami agrotechnicznymi. Na przykład poprzez odpowiedni dobór roślin zmianowanych, wnoszenie do gleby nawozów naturalnych czy biomasy międzyplonów. Stosowanie słomy, liści buraczanych, kompostów i innych nawozów organicznych. Wreszcie ograniczanie sprzyjającej mineralizacji uprawy orkowej. O tempie i kierunkach przemian wnoszonej do gleby biomasy decydują m.in. jej rodzaj, sposób, termin i częstotliwość aplikacji biomasy, warunki termiczne, wilgotnościowe i aeracja gleby, prawidłowe zmianowanie preferujące gatunki o wysokim współczynniku reprodukcji masy organicznej gleby, intensywność uprawy mechanicznej gleby, zwłaszcza jej głębokość i częstotliwość. Najkorzystniejsze walory próchnicotwórcze wśród możliwych rodzajów wnoszonej do gleby biomasy wykazuje obornik. Jednak jego produkcja i dostępność są coraz mniejsze. Jest to skutek m.in. zmniejszenia się w ostatnich dekadach pogłowia zwierząt gospodarskich, zwłaszcza przeżuwaczy, oraz zmian w sposobie ich utrzymania, preferującym Płytką ściółkę lub chów bezściołowy. Mniejsza produkcja obornika oraz bardzo wysoki udział zbóż w strukturze zasiewów generują z kolei w wielu gospodarstwach i rejonach znaczne nadwyżki słomy, które są wnoszone do gleby jako swoisty suplement obornika. Takiemu wykorzystaniu słomy sprzyjają również coraz Powszechniej stosowane uproszczenia uprawy roli, zwłaszcza różne sposoby uprawy konserwującej, które ograniczają zabiegi uprawowe do powierzchniowego mieszania z glebą dużych ilości biomasy lub pozostawiania biomasy na powierzchni gleby jako mulczu. Dominujący udział zbóż w zasiewach. I zmiany w strukturze oraz liczebności pogłowia zwierząt zmarginalizowały odsetek uprawianych roślin o dodatnim współczynniku reprodukcji materii organicznej. Uprawa większości roślin według Głównego Urzędu Statystycznego około 90% powoduje degradację, czyli ubytek substancji organicznej gleby. Substancji, z której przecież w długotrwałych procesach humifikacji tworzy się próchnica. Jedynie uprawa roślin bobowatych, w tym strączkowych, motylkowatych drobnonasiennych, ich mieszanek z trawami oraz międzyplonów na zieloną masę sprzyja reprodukcji zasobów substancji organicznych. Rośliny okopowe, warzywa korzeniowe, kukurydza. Czy zboża kłosowe oraz rośliny oleiste należą do gatunków, których uprawa zmniejsza zasoby glebowej substancji organicznej? Na co wskazują ujemne wartości współczynników reprodukcji substancji organicznej gleby dla tej grupy roślin uprawnych? Przyjmuje się, że średnia wartość tego wskaźnika dla roślin okopowych w różnych warunkach glebowych wynosi minus 1,4. Co to oznacza? Proszę państwa, oznacza to, że w następstwie jednorocznej uprawy, na przykład buraków cukrowych czy ziemniaka jeden hektar gleby zostaje zubożony o około 1,4 tony substancji organicznej co w przeliczeniu daje około 1,2 tony próchnic. Z kolei średnia wartość współczynnika degradacji substancji organicznej w uprawie zbóż wynosi minus 0,53. To z kolei wskazuje, że w następstwie jednorocznej uprawy np. pszenicy, jęczmienia czy żyta, gdy zbieramy z pola zarówno ziarno, jak i słomę, jeden hektar gleby zubożony zostaje o około 0,53 tony substancji organicznej, czyli 0,45 tony próchnic. Jednak pozostawienie słomy kłosowych, kukurydzy czy rzepaku na polu, a następnie jej doglebowa aplikacja poprzez Orkę lub uprawę bezorkową pozwala ten negatywny dla żyzności gleby efekt uprawy zbóż ograniczyć. Wartość współczynnika reprodukcji substancji organicznej dla słomy jest bowiem dodatnia i wynosi plus 0,21 tony substancji organicznej na hektar, a więc sprzyja wytworzeniu około 0,17 tony próchnicy Glebowej. Proszę Państwa, średnia ilość słomy w przeliczeniu na jej suchą masę, która pozostaje na powierzchni jednego hektara po zbiorze plonu głównego, waha się od 4 do 6 ton w przypadku zbóż i rzepaku oraz 7 do 9 ton u kukurydzy uprawianej na ziarno. Jakie walory nawozowe słomy mierzone ilością pozostających w jej masie azotu, fosforu i potasu znamy? Jak, jak one się kształtują? Proszę Państwa, obserwując ekran, proszę zwrócić uwagę również na zieloną strzałkę u dołu tabeli, która będzie się pokazywała i która wskazuje odniesienie do ilości odpowiednich makroskładników w nawozach naturalnych i międzyplonach. I tak. Pozostawienie przeciętnej ilości słomy na polu, a następnie wymieszanie jej z glebą, zwraca glebie w przeliczeniu na hektar od 20 kg azotu w przypadku słomy zbóż do ponad 80 kg tego składnika, w przypadku słomy kukurydzy. Jak to wygląda w przypadku dwóch pozostałych makroskładników? Ile fosforu, ile potasu możemy zaoszczędzić, stosując słomę jako nawóz? A więc, wraz z wprowadzaną do gleby słomą zbóż, wraca do niej około 10 kg fosforu w przeliczeniu na hektar. Natomiast Ponad 30 kg tego składnika możemy odzyskać, nawożąc glebę słomą kukurydzy. Słoma jest zasobna w potas. Stąd też doglebowe stosowanie słomy zbóż to zwrot około 60 kg tego składnika, o których to wartość możemy zmniejszyć, a więc oszczędzić koszty nawożenia mineralnego potasu. W przypadku doglebowej aplikacji słomy kukurydzy te oszczędności mogą być jeszcze większe, bowiem w przeciętnej jej ilości, która pozostaje na polu po zbiorze ziarna kukurydzy, znajduje się ponad 160 kg potasu. Więcej potasu niż słoma kukurydzy są w stanie dostarczyć tylko przeorywane liście buraczane czy określony rodzaj obornika. Oprócz makroskładników, słoma akumuluje pewne ilości mikroskładników, przede wszystkim żelazo, mangan i cynk. Mikroskładników niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Słoma zawiera więc wszystkie składniki pokarmowe niezbędne dla roślin. Jednak te same składniki pokarmowe i to w formach bezpośrednio przyswajalnych dla roślin. Bardzo łatwo dostarczyć obecnie w nawozach mineralnych, których podaż na rynku jest ogromna. Ponadto składniki pokarmowe uwalniane ze słomy w efekcie jej mineralizacji bezpośrednio nie zwiększają zasobności gleby w NPK. Składniki te w glebie bowiem były i z gleby zostały pobrane przez rośliny do budowy biomasy w okresie wegetacji. Pozostawienie więc słomy jako części tej biomasy na polu, a następnie wprowadzanie jej do gleby de facto zapobiega stratom składników pokarmowych, które nastąpiłyby wraz z jej usunięciem z pola. Biomasa słomy stanowi więc swoisty biologiczny redystrybutor składników pokarmowych pobranych przez rośliny z gleby. Przede wszystkim jednak należy ją traktować jako źródło substancji organicznej niezbędnej do tworzenia próchnicy glebowej. Z przeciętną dawką wnoszonej do gleby słomy wzbogacamy jeden hektar gleby o około 0,9 tony substancji organicznej. Dla porównania pełna dawka obornika, to jest 30 ton tego nawozu, dostarcza glebie około 2,7 substancji organicznej w przeliczeniu na hektar. Przyjmując, że uprawa w jednym okresie wegetacyjnym zbóż lub roślin oleistych powoduje ubytek z jednego hektara gleby, Około pół tony substancji organicznej, to wprowadzając do gleby pięć ton słomy, dostarczamy około 0,9 tony substancji organicznej. Pozwala to utrzymać dodatni bilans substancji organicznej w glebie na poziomie plus 0,4 tony substancji organicznej na hektar. Niemniej, Zbyt częste, nierzadko wieloletnie przyorywanie słomy może mieć niestety i negatywne implikacje. Jednorodna i uboga jakościowo biomasa słomy ogranicza bowiem bioróżnorodność środowiska glebowego. Zuważa różnorodność materii organicznej i przerabiających ją drobnoustrojów glebowych. W rezultacie w glebie zaczynają dominować mikroorganizmy, których metabolizm powoduje wydzielanie i sprzyja akumulacji związków fenolowych, fitotoksycznych i fitopatogennych o działaniu niekorzystnym na uprawiane rośliny następcze. Na przykład młode kiełki zbóż, rzepaku czy buraków. Kumulacja w glebie wyżej wymienionych związków zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska zmęczenia gleb. Zjawiska polegającego na zmniejszeniu się urodzajności gleby w efekcie negatywnych zmian w jej stanie biologicznym i pogorszenie się jej właściwości. Uwalnianie w trakcie rozkładu słomy, związków biologicznie aktywnych, zwiększone ryzyko występowania patogenów, immobilizacja azotu, jak również utrudnienia w uprawie roli oraz w trakcie siewu, powodują, że stosowanie tylko słomy jako elementu regenerującego stanowisko bywa dyskusyjne. Składniki pokarmowe zawarte w słomie stają się dostępne dla roślin dopiero po jej mineralizacji, której czas bywa różny. Zależny od warunków charakteryzujących określone siedlisko i realizowanej agrotechniki, a przede wszystkim uwarunkowany jest aktywnością mikroorganizmów glebowych. Mikroorganizmy potrzebują do rozwoju węgla i azotu. Bardzo charakterystyczny dla świeżej słomy zbóż rzepaku czy kukurydzy, szeroki, wynoszący od 80 100 do 1, Stosunek węgla do azotu sprzyja intensywnemu namnażaniu się mikroorganizmów. A dostatku, a wręcz nadmiaru energii do tego celu zapewnia im bardzo duża zawartość węgla w słonie. Skutkiem intensywnego namnażania się mikroorganizmów jest ich zwiększone zapotrzebowanie na azot, stanowiący przecież składnik budulcowy nowych organizmów. Ale w niedoborowych ilościach w słomie występujący. Zjawisko immobilizacji glebowego azotu mineralnego polega na tym, że niedobór azotu w słomie mikroorganizmy muszą uzupełniać z jego zasobów glebowych. W efekcie część azotu mineralnego gleby staje się okresowo niedostępna dla roślin następczych, w szczególności dla ozimin. Okresowo to jest do czasu, kiedy ponownie zostanie on uwolniony do, glebie, do gleby po obumarciu i rozkładzie biomasy mikroorganizmów. Co następuje w okresie wegetacji wiosennej? Stosowanie słomy pod oziminy bez dodatkowego nawożenia azotem mineralnym uzupełniającym brak tego składnika w glebie pogarsza odżywienie roślin tym składnikiem jesienią, i wczesną wiosną, co bywa jedną z przyczyn niższego ich plonowania, zwłaszcza na glebach lżejszych o gorszej zasobności w azot mineralny. Dla roślin jarych zjawisko immobilizacji azotu nie jest niebezpieczne, bowiem w trakcie wegetacji wiosennej azot unieruchomiony jesienią jest już zmineralizowany i ponownie dostępny dla roślin. Nawożenie słomy azotem mineralnym jest więc w takich warunkach zbędne. Jeżeli azot mineralny na słomę, to w jakiej dawce? Przy oranie średniej ilości słomy pozostającej po zbiorze zbóż na powierzchni jednego hektara, to jest około 5 ton, unieruchamia od 30 do 40 kg azotu mineralnego z zasobów glebowych. Aby temu zapobiegać, Azot można dostarczyć w równoważnej ilości w nawożeniu mineralnym, np. Na mocznikiem czy rsm lub poprzez zastosowanie nawożenia naturalnego. Gnojówka, gnojowica. W przypadku gleb zasobnych w ten składnik lub roślin intensywnie nawożonych azotem i stosowaniu części dawki podstawowej azotu już jesienią, na przykład przedsiewnie pod agregat, można zrezygnować z dodatkowej dawki azotu na słomę. Badania wskazują, że w określonych warunkach siedliskowych zbliżone efekty można uzyskać również aplikując na rozdrobnioną słomę przed jej wymieszaniem z glebą preparaty zawierające mikroorganizmy. Przyjmuje się, że 80% substancji organicznej zawartej w słomie Ulega rozkładowi w okresie około 180 dni od jej przeorania. Okres dość długi, wieloetapowy, w którym decydującą rolę odgrywa aktywność mikrobiologiczna gleby i zróżnicowanie gatunków funkcjonalnie zasiedlających mikroorganizmów. Na aktywność mikroorganizmów a w rezultacie tempo rozkładu słomy i jej mineralizacji wpływają również temperatura a przede wszystkim wilgotność gleby. Stąd też doglebowe stosowanie słomy jest efektywne zwłaszcza na glebach sprawnych biologicznie i nieprzesuszonych. W warunkach długotrwałego braku opadów, suszy czy niskiej wilgotności gleby, szczególnie na glebach lżejszych, proces rozkładu słomy wydłuża się. Z kolei nadmierna wilgoć zwiększa zawartość szkodliwych dla roślin produktów rozkładu słomy w glebie. Sprzyja temu zwłaszcza jesienne przeorywanie słomy w latach wilgotnych na glebach ciężkich, gdzie w warunkach beztlenowych fermentacyjny kierunek rozkładu słomy skutkuje wytwarzaniem toksycznych kwasów organicznych. Zapobiegać temu można poprzez wapnowanie stosując od 0,5 do 1,5 tony tlenku wapnia na hektar. Zamieszczone w tabeli wyniki badań potwierdzają, że wilgoć stymulująca procesy fermentacyjne sprzyja zwiększaniu się zawartości w glebie toksycznych kwasów organicznych. Stąd w czasie jesieni mokrej ich obecność jest znacznie większa niż w trakcie jesieni przeciętnej, normalnej. I wielokrotnie większa niż w okresie jesieni suchej, bezopadowej. W warunkach mokrej jesieni skuteczność wapnowania w ograniczaniu zawartości kwasów organicznych w glebie okazuje się większa niż nawożenia słomy dodatkową dawką azotu, na przykład w formie mocznik. Gdy jesień jest sucha, stosowanie azotu lub wapnowanie nie ma praktycznie wpływu na zwiększenie zawartości kwasów organicznych w glebie. Podobnie, gdy jesień jest przeciętna, normalna, to również nie ma różnic w skuteczności oddziaływania na zawartość kwasów organicznych między nawożeniem azotowym a wapnowaniem słomu. Innymi często obserwowanymi konsekwencjami zbyt częstego nawożenia gleby słomą zbyt dużymi jej ilościami są Pogarszanie się stanu fitosanitarnego roślin następczych. Na przykład obserwowana zwłaszcza w warunkach nadmiernego udziału zbóż w strukturze zasiewów i bezorkowej uprawy zwiększona podatność na choroby podstawy źdźbła. Częste stosowanie na tym samym polu słomy to również niebezpieczeństwo destabilizacji podsiąkania i przesiąkania wilgoci. Oraz pogorszenie jej retencji w warstwie uprawnej gleby. W tym kontekście przykładem mogą być typowe poduszki słomiaste tworzące się na uwrociach pola. Na przebieg procesu mineralizacji słomy wpływ mają jej rozdrobnienie, równomierne jej rozrzucenie po powierzchni pola, dokładne wymieszanie z glebą. Należy kierować się zasadą, że im słoma bardziej rozdrobniona, tym lepiej. W masie rozdrobnionej słomy powinny dominować odcinki o długości nieprzekraczającej 10 cm, co wydatnie poprawia jej uwilgotnienie i przyspiesza pierwszy mechaniczny etap rozkładu słomy realizowany przez drobne organizmy glebowe oraz ułatwia jej Dokładne wymieszanie z glebą. Ścierń po zbiorze rośliny, której słomę stosujemy, nie powinna być wyższa niż 20 cm. Na glebach lekkich, w których występują korzystniejsze warunki wilgotnościowe dla rozkładu słomy, a stopień napowietrzenia nie wpływa jeszcze negatywnie na tempo i kierunek tego procesu, słomę należy wymieszać z glebą nieco głębiej na głębokość 10-12 cm. Na glebach cięższych, dobrze uwilgotnionych, ale często niedostatecznie napowietrzonych, słomę wprowadzamy płycej na głębokość 6-8 cm. Stymuluje to proces jej mineralizacji, a nie gnicia, które jest możliwe przy ograniczonym dostępie powietrza i wysokim uwilgotnieniu w warstwach głębszych. Do wymieszania resztek pożniwnych najlepiej nadaje się kultywator ścierniskowy, który zbudowany jest ze sztywnych zębów, sekcji brony talerzowej i wału strunowego. Sposób działania poszczególnych sekcji zapewnia równomierne rozmieszczenie resztek pożniwnych i około 70% stopień pokrycia w całej spulchnionej warstwie gleby. A poza tym Wydajność kultywatora ścierniskowego jest dalece większa w porównaniu do innych narzędzi uprawy pożniwnej. Korzystniejszym dla, roz dla rozkładu słomy sposobem stosowania jest jej wymieszanie z powierzchniową warstwą gleby w trakcie uprawy pożniwnej niż wnoszenie w głąb gleby bezpośrednio orką siewną pod oziminy lub orką przedzimową pod rośliny jare. Głębiej i bezpośrednio pod orkę słomę można stosować na glebach lekkich i bardzo lekkich. Szanowni Państwo, podsumowując, istniejąca struktura zasiewów, spadek pogłowia zwierząt gospodarskich, wreszcie zmiany w sposobie ich utrzymania oraz żywienia zmarginalizowały uprawę roślin o dodatnim współczynniku reprodukcji substancji organicznej. Oraz ograniczyły produkcję obornika. Jednocześnie generują nadwyżki słomy, co upowszechnia praktykę jej doglebowej aplikacji jako suplementu obornika. Jednakże możliwe dodatnie walory słomy w uzupełnianiu materii organicznej gleby oraz efekt plonotwórczy są uzależnione od omówionych pokrótce podstawowych zasad jej stosowania. Dziękuję bardzo za uwagę.